Cześć, witajcie, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym odcinkiem tego typu na kanale Akademii Keyboardu. Jest to odcinek w odpowiedzi na Wasze zapytania, bo często pytacie mnie, jaki sprzęt polecam. A że lubię opowiadać, rozmawiać i recenzować to, na czym pracuję, to dzisiaj opowiem Wam o sprzęcie, który znajduje się w mojej wypożyczalni jako sprzęt na wynajem, ale także miałem okazję kilka razy go użyć osobiście. Pytacie, nawet wczoraj wpadło zapytanie, na które jeszcze nie odpowiedziałem, dlatego spieszę z odcinkiem, spieszę z nagraniem tego materiału, jaki mikrofon czy mikrofony bezprzewodowe polecam na początek w niewielkich pieniądzach. I tak, jako główny zestaw używam Prodipa B210 i M850, o którym będzie kolejny test, taka recenzja bardziej. Natomiast dzisiaj będzie prezentacja, czy też moja osobista, obiektywna, subiektywna bardziej, o można powiedzieć subiektywna, tak, subiektywna opinia na temat mikrofonów DNA Stage Vocal Set. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, a Ty oglądasz kanał Akademii Keyboardu Keyboardway. Zaczynajmy! Marka DNA to prawdopodobnie marka własna firmy hurtowni Music Express z Polski. Znacie na pewno ten duży sklep. Ja nadmienię, że nie jestem w żaden sposób sponsorowany przez wyżej wymienioną firmę, ani przez jakiegokolwiek innego producenta. Nikt mi za te odcinki nie płaci i to moja własna opinia. Mikrofony te można kupić w kwocie 700 zł aktualnie. Ja oczywiście dałem troszkę mniej, natomiast było to w tamtym roku. W tamtym roku w okresie wiosennym je nabyłem, bo sezon się zbliżał i na wynajem potrzebowałem mikrofonów, a mój główny zestaw zamówiony Prodipa też się niestety spóźniał z powodu braku dostępności towaru, więc potrzebowałem pilnie czymś się ratować. Na tych mikrofonach poprowadziłem 3 czy 4 bodajże imprezy weselne, bo głównie na takich imprezach od 10 czy też 11 lat pracuję. Natomiast mikrofony były również kilka razy na wynajmie, na imprezach okolicznościowych dla klientów i nawet raz na takiej większej imprezie, bardziej bankietowej, gdzie dwóch konferencjerów używało ich do prowadzenia uroczystości. Nikt, kto te mikrofony wynajmował, nie powiedział negatywnego słowa na ich działanie, a wręcz przeciwnie, były to raczej superlatywy pod tytułem prosta obsługa, bezawaryjność i tak dalej. Ja Wam powiem dokładnie to samo. Co dostajemy, kupując te mikrofony? Słuchajcie, cały zestaw przychodzi w takim fajnym, mam nadzieję, że się wyostrzyło, fajnym pudełku, które może służyć jako walizka transportowa przez pierwszy sezon, może dwa, potem się pewnie rozleci. Natomiast słuchajcie, w środku są dwa mikrofony, w formie oczywiście to są nadajniki, jest stacja metalowa, stacja odbiornik z dwoma kanałami na dwa mikrofony, bo oczywiście jest to zestaw dwóch mikrofonów. Do tego są dwie antenki, które mam też tutaj. I oczywiście zasilacz i instrukcja obsługi w języku polskim, co bardzo ważne. Do wielu sprzętów niestety do dzisiaj, po dziś dzień, nie ma dołączonej instrukcji w języku polskim. Cała obsługa jest bardzo, bardzo prosta. Ale na początek, to są mikrofony, nadajniki. Słuchajcie, mikrofony metalowa obudowa, całkiem ciężkie, solidne pod ręką. Fajny gumowy przycisk z wyczuwalnym klikiem, z wyczuwalnym naciśnięciem, bo to też jest bardzo ważne. Tu jest oczywiście wyświetlacz. Mikrofon jest zasilany z dwóch baterii paluszków AA, czyli tak zwane standardowe duże paluszki. Tutaj mamy metalową kopułę odkręcaną. Oczywiście kopuła jest z gąbką w środku, z filterkiem, który należałoby sobie tam raz do roku wyczyścić. Kiedyś nawet był o tym odcinek na Akademii Keyboardu. Poszukajcie, jak dbać o mikrofony. Słuchajcie, obsługa tego mikrofonu jest mega prosta. Wystarczy przytrzymać dłużej przycisk. On się włącza. Częstotliwość nam się tutaj wyświetla. Paruje się go ze stacją bardzo łatwo, nie będę tego pokazywał, zobaczcie sobie w instrukcji, wystarczy kliknąć przycisk set, przyłożyć mikrofon do stacji i on się już paruje ze stacją. I słuchajcie, to jest mikrofon z funkcją mutowania, wystarczy raz nacisnąć przycisk, gdy mikrofon jest włączony, mikrofon się wyciszy, jeszcze raz klikamy, to się mikrofon odmutowuje i wyłącza się go, trzymając przycisk dłużej. Cała obsługa na jednym przycisku bardzo prosta. Jeszcze raz nadmienię, przycisk gumowy, bardzo fajnie wyczuwalny.
co do samej stacji. Słuchajcie, stacja jest w metalowej obudowie, solidnie wykonana. Z tyłu mamy dwa gniazda zbalansowane do jednego mikrofonu, jak i do drugiego na wyjścia. Natomiast jest również pośrodku gniazdo na tak zwanego jacka mix out, które nam sumuje dwa kanały. Natomiast wtedy w mikserze nie mamy opcji sterowania z zewnątrz głośnością jednego, jak i drugiego mikrofonu. Oczywiście dwa gniazda na anteny, gniazdo na zasilacz. Anteny całkiem fajne, łatwo się je zapina. Oczywiście służą do tego, żeby mikrofon miał całkiem spory zasięg. A propos tego zasięgu, producent deklaruje, że w przestrzeni otwartej jest to około 60-70 metrów. Ja to postaram się sprawdzić w kolejnym odcinku, gdy będę porównywał zasięgi tego mikrofonu, jak i mojego ProDipa, którego używamy. Sam jestem ciekaw, jak ten w ogóle test wypadnie, więc o zasięgu będzie. Natomiast powiem Wam tak, na szybko testowałem w moim domu, który jest taki wzdłuż, no przyjmijmy, że 15 metrów przez kilka pomieszczeń, szedłem pomiędzy kilkoma ścianami, nie ma najmniejszego problemu z zasięgiem i na żadnej imprezie weselnej, gdy nawet graliśmy na 150-200 osób, nie było żadnego problemu z zasięgiem tych mikrofonów. Więc naprawdę sobie to radzi. Cały zestaw jest oparty o pasmo UHF, jest to pasmo bezpieczne, bodajże, słuchajcie, czekajcie, zaraz sobie zobaczę, bo zapomniałem, jest tutaj napisane, od 518 do 542 MHz. Słuchajcie, mikrofony i stacja parują się bardzo łatwo, natomiast cały zestaw jest oparty o 47 kanałów na jeden mikrofon i 47 kanałów na drugi mikrofon. Dodatkowo nadmienię, że kanały można zmieniać ręcznie, jak i jest funkcja automatycznego wyszukiwania wolnych częstotliwości przez właśnie tą stację firmy DNA, tak aby nie wpasować się w zajętą częstotliwość, żeby nie było żadnych zakłóceń. Nadmienię, że częstotliwości nadajników oczywiście nadajników, czyli mikrofonów, się ze sobą nie pokrywają, pracują na różnych częstotliwościach, na różnych, pomimo tego, że jest ten sam kanał, jest to inny zakres częstotliwości, więc nie ma szansy, żeby podczas pracy przez przypadek nałożyło się jedna częstotliwość mikrofonu na drugą. Dodatkowo mamy tutaj funkcję zwiększenia głośności, jak i zmniejszenia, przycisk set, który służy do ustawienia właśnie tych częstotliwości, wyboru kanałów. No i gumowy włącznik i nadajnik IR. Całość jest w metalowej obudowie, fajny wyświetlacz, jeszcze jest na nim folia, w moim przypadku fabryczna. I tak naprawdę nie ma co tutaj więcej wymagać za te pieniądze. Słuchajcie, naprawdę mega jakość wykonania jak za tą kwotę. Słuchajcie, co do brzmienia to będzie za chwileczkę, natomiast powiem tylko jeszcze jedno. Nie spotkałem mikrofonów bezprzewodowych na rynku w takich przyjemnych i przyziemnych pieniądzach, które brzmiałyby tak dobrze, funkcjonowałyby tak dobrze i nie sprawiałyby żadnych problemów. A chociażby miałem zestaw WMS40 znanej to firmy, który trzeszczał, pierdział, był jeszcze, żeby było śmieszniej, w zabronionej częstotliwości, bo potem zajęli nam tą częstotliwość. O tym będzie też osobny odcinek na kanale Akademii Keyboardu. No i zdarzyło się tak, że grałem na sali, to na pewno znacie tą historię z własnego życia, gdzie było to kilka sal obok siebie, weselnych, większy kompleks i gość na sali obok miał identyczny zestaw WMS-40 na identycznych częstotliwościach. Jak łatwo się domyśleć, ja zaczynałem prowadzić uroczystość, nie wymutowałem WMS-a na mikserze i pojawił się głos z sali obok. Zdziwienie moje, jak i fotografa, który się skapnął, było bezcenne, bo też kiedyś taki przypadek miał. A więc teraz przejdziemy sobie do testu brzmienia tego mikrofonu i porozmawiamy troszeczkę o jego charakterystyce i taką drobną radę ode mnie dostaniecie. Tak brzmi mikrofon, który mam zapięty i podłączony pod mojego Sony ZV1. Mikrofon krawatowy, ma swoje plusy, minusy, ale też sporo zalet. A tak brzmi DNA Stage Vocal Set. Mikrofon bezprzewodowy, który trzymam w dłoni z firmy Music Express. Słuchajcie, mikrofon ten ma niestety, jak to bywają z tanimi mikrofonami, efekt zbliżeniowy, to znaczy jak zbliżam go do buźki, on się staje bardziej basowy. Oczywiście słychać głoski wybuchowe, p, b i tak dalej, i tak dalej. Natomiast słuchajcie, brzmienie tego mikrofonu jest ciepłe. Dół jest
podkreślony. Góra jest czysta, klarowna, nie słychać za bardzo wybijających się sybilantów, nic nie trzeszczy i tak dalej, i tak dalej. Niestety słychać na niskim, podczas mówienia słychać, jak się dobrze przysłuchacie, takie zniekształcenia cyfrowe. Stąd powiedziałem, że ten mikrofon nie nadaje się do nagrań, bo to będzie wszystko potem pod kompresorami słychać. Natomiast przy pracy wodzirejskiej, przy pracy weselnej, gdzie stukają talerze, szumią wentylatory od waszych głów ruchomych, tego totalnie nie będzie słychać. Jestem tego pewny, zresztą ja tego nigdy nie słyszałem. Dopiero jak w studio sobie podpiąłem to pod monitory studyjne, tak to słyszałem. Więc jak słyszycie, przy mojej nosowej barwie głosu, dół jest troszeczkę ciepły. Nawet można by powiedzieć trochę nosowo brzmie i muląco, stąd ja zawsze, zawsze, zawsze używam takich gąbek na mikrofony i to Wam też polecam. Pozwala to zachować taką bezpieczniejszą odległość od kapsuły i ten efekt zbliżeniowy troszeczkę wycofać, szczególnie w tych tanich mikrofonach, więc nałożę teraz gąbkę i posłuchajcie, jak będę brzmiał z gąbką. Dodatkowo nie będzie słychać tak głosek wybuchowych. Więc tak oto brzmię przez gąbkę. Słuchajcie, mikrofon ma dużą kapsułę zewnętrzną, małe gąbki bardzo ciasno nachodzą, nawet niektóre są za małe, ale ta tutaj jak widać nie ma problemu. Więc tak brzmi DNA Stage Vocal Set. A tak brzmi mikrofon krawatowy Sony ZV1. Droższy dwa razy praktycznie niż zestaw dwóch mikrofonów, który mam w ręku. Mam nadzieję, że odcinek, jak i ta moja recenzja, czy też opinia tych mikrofonów Ci się podobała. Masz już odpowiedź, jakie mikrofony warto wybrać na początek. Mam nadzieję, że odcinek będzie dla Ciebie mega przydatny, że rozwieje Twoje wątpliwości. Pamiętajcie, że mikrofony dobiera się brzmieniowo do siebie. Natomiast słuchajcie, to jest mikrofon, który, uwaga, nie nadaje się do nagrywek w studiu, co słyszeliście przed chwilą. Natomiast jest to idealny mikrofon do pracy konferansjerskiej, do pracy na chałturach, gdy trzeba dać mikrofon za stoły na jakąś biesiadę, jakiemuś wujkowi podchmielonemu i nie ma wielkiej krzywdy, gdy ten mikrofon spadnie na ziemię. Z dwóch powodów. Po pierwsze, bo jest to tani mikrofon, a z drugiego powodu jest to całkiem solidny mikrofon. I nic nie powinno się z nim, przynajmniej za pierwszym upadkiem, stać. Chociaż przyznam się szczerze, moje zadłużone na ziemi jeszcze nie lądowały, chyba nawet nigdy są w stanie jak nowym. Słuchajcie, będziecie mieli okazję odwdzięczyć się niebawem za te wszystkie moje pro publico bono odcinki. I nie mówię tutaj o tipach podczas live'ów, za które Wam serdecznie dziękuję. Natomiast na dniach ruszamy z serią... Po prostu ruszam z Patronite'em. Tak jak pisaliście, mówiliście, że zakłada, ja się bałem, co ja Wam będę mógł tam dać, a już pomyślałem, co będę mógł Wam dać, więc niebawem pojawi się moje konto, mój kanał, mój cały wall, będzie tam galeria, będą tam progi, opisy wsparcia, będziecie mogli zapisać się na comiesięczną subskrypcję i wspierać moją twórczość jako Jerzy Strużycki, Akademia Keyboardu Keyboardway, dzięki czemu w przyszłości może uda się, mam nadzieję, że się uda i wierzę w to, że się uda, będę miał po prostu dużo więcej czasu na nagrania takich odcinków dla Was. Po to tego Patronite'a założyłem, ale więcej tajemnic zdradzam nie będę. Wszystko na dniach stanie się jasne. A tymczasem żegnam się z Wami, dziękując Wam serdecznie za kolejny odcinek. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i piszcie, jakiego typu recenzje chcielibyście jeszcze sprawdzić. To nie była pierwsza i nie była ostatnia. Znaczy to była pierwsza, ale nie była ostatnia recenzja sprzętu, bo będzie cała seria sprzętu, który używam na co dzień na imprezach, bo lubię mówić o tym, o czym mam pojęcie, a o tym, o czym nie mam. Rozkładam ręce i nie boję się do tego przyznać. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, cześć!